o zwycięstwie zawsze i w każdym wyścigu, czym bym nie jechał. Po to to robię. W klasyfikacji generalnej też zawsze o tym myślę. Myślę, że to nie będzie taka prosta sprawa tutaj w Sopocie. Wyścig jest mój domowy, doskonale go znam i to jest na pewno pewien handicap. Ale samochód jest nowy, zrobiłem wczoraj 10 km tym samochodem, bo wcześniej nie było czasu. No to są diametralne różnice między tym, co ja do tej pory jeździłem, a tym, co się dzieje za kierownicą samochodu WRC przygotowanego typowo do wyścigów górskich. Samochód waży niecałą tonę, ma około 600 koni mechanicznych, także naprawdę jest co robić. Ja myślę, że jutro to się będę uczył. Zobaczymy, może w niedzielę będzie można coś pomyśleć o jakichś sensownych czasach. Jutro to będzie raczej tylko nauka. Serwis, który obsługuje ten samochód, to jest serwis Igora Drotara. Igor Drotar w zeszłym roku zdobył tytuł mistrza Polski i mistrza Słowacji. Więc możemy się spodziewać, że samochód jest przygotowany absolutnie topowo. No, według tego, co mi wiadomo, to są praktycznie dwa identyczne samochody. Samochód Igora i samochód, ten, którym ja teraz będę startował, to są bliźniacze samochody, różnią się tylko bodykidem zewnętrznym. Podobno technika, napędy, silnik, to jest wszystko dokładnie to samo, co ma Igor. No ale no co tu porównywać? Igor to można powiedzieć, że się urodził za kierownicą takiego samochodu, a ja dopiero zaczynam, także za wiele nie oczekujmy, będę się starał. Zostajesz w tym samochodzie na stałe, czy to jest jednorazowe wypożyczenie tego auta do Sopotu? Nie, to są próby i przymiarki do przyszłego sezonu. Chciałbym w końcu znaleźć swoje miejsce i chciałbym się po prostu dobrze bawić i szukam czegoś dla siebie, co pozwoli mi z pełną satysfakcją przemierzać te odcinki specjalne, dlatego to jest jedna z prób. Nie wiem, czy jeszcze jednej nie będzie w tym sezonie.